Cześć, witajcie. Na ostatnim materiale wspominałem chyba o tym, że chcę zrobić sobie małą przerwę od Enshrouded. Przynajmniej jeśli chodzi o nagrywanie materiałów, ponieważ chciałem tam sobie wybudować domek, rozbudować trochę swój ogród, pozbierać surowców. No niestety dziś, to jest 26 marca, zostałem brzydko zaskoczony, ponieważ wyszedł najnowszy update do tejże właśnie gry. I co? I dodaje on naprawdę bardzo dużo nowej zawartości. No ale żeby nie czytać i tutaj nie strzępić języka bez sensu, przejdźmy sobie może do udostępnionego materiału wideo. No i tak. Enshrouded, aktualizacja pustych sal. 26 marzec 2024. Pozdrawiam, zdrodzony z płomienia. Nasza pierwsza aktualizacja wreszcie jest dostępna. Zaledwie kilka tygodni temu opublikowaliśmy nasz pierwszy plan działania, a teraz już zaczynamy kilka z tych pól. Zaznaczamy, przepraszam. Jako zespół czujemy się dobrze. Naszym celem przy każdej aktualizacji jest dodanie nowej zawartości, nowych funkcji, ulepszeń istniejących funkcji, a także zwykłych poprawek i udoskonaleń. Największą częścią aktualizacji są niewątpliwie Hollow Halls. Możemy przeczytać więcej na ich temat poniżej, ale zanim przejdziesz dalej, mam jedną radę. Spotkania te wystawią na próbę twój zapał, dlatego zdecydowanie zalecamy dobre przygotowanie i zabranie ze sobą najlepszego jedzenia, a także ogniska, aby odpocząć podczas eksploracji. Można je uruchomić jako gracz solo, ale może to być bardzo wymagające doświadczenie, dlatego zalecamy zebranie ze sobą kilku znajomych. Jeśli współpracujesz z nieznajomymi, pamiętaj, że możesz utworzyć kopię zapasową plików zapisu. W sumie ciekawe, nie? Oczywiście, ponieważ jesteśmy we wczesnym dostępie, bardzo nie możemy się doczekać waszych opinii na temat Hollow Halls. Dajcie nam znać, co myślisz, gdy już je wypróbujesz. I bez zbędnych ceregieli. No ale zamiast tutaj czytać wszystko, ja podeślę linka do tej stronki, będziecie mogli sobie przejrzeć sami. A my podamy się wypowiedzieć twórcom w materiale wideo. Enshrouded's first big update is out now. Don't like to read the patch notes? Then let's go over the highlights together and see what's new. Introducing Hollow Halls, a series of unique, massive dungeons, one in each biome. We've heard the community's call for more challenging combat exploration, and with this new update, we're excited to bring it to you. With the introduction of dungeons, we are also expanding our enemy faction, adding new craftable props, exclusive legendary rewards and your hard-won trophies, a mysterious crafting station with its own recipes, and new quests, one of which leads you to a brand new spooky NPC. But that's not all. We are also removing the 60Hz limitation and updating our camera motion to support higher frame rates and refresh rates. We have also reworked one of our towns, Willowcrush, that you can explore, as well as some of our locations that have been improved and are now more polished. For those enchanted by mystical worlds and cozy underground homes, we've crafted round doors and windows just for you. Get ready to elevate your creations to new heights, or new lows. And wait, there is more! Now you can actually sit down on furniture! Whether you've had a long day and need a break, had an urgent need to isolate yourself and think for a while, or just want to enjoy the view with your friends, the possibilities are endless. Are you a botanist at heart? We've got you covered with potted plants. Simply visit Emily the farm once you have crafted a kiln to access various types of leafy friends. And that's not all. We're expanding the variety of tree seedlings too, available at your seedbed station. Now let's talk about quality of life updates. Our loot UI design has received an overhaul. You are also now able to craft stacks of items instead of having to furiously spam the space button. The gift UI has also been greatly improved for ease of transferring items. Content of magic chests is also now available for workshops. That way, you no longer have to sprint from your chest to the workshop. Want a more in-depth player stats? We've got you covered. Stack splitting has also been enhanced, allowing for more flexibility in splitting stacks. With the new ping function on the world map, multiplayer coordination just got easier. No more shouting at Steve for going in a completely opposite direction. Simply point them to the specific area you want to meet up on the map.
And lastly, for those struggling to find friends servers, worry no more. You can now locate servers via IP address with an added feature to conceal the address for those of you that stream, so that Dark Sasuke will not raid your base while you are out on an adventure. Ha! And you thought that this is it. There is more! But who am I kidding? If you're interested in seeing all the fixes and improvements, look out for the patch notes available on Steam, Discord, or our website. And if you want to help us spread the word, comment below with "Good work, guys!" And until then, we will see you in the next one. No i proszę. Oto co zaprezentowali nam twórcy, a teraz przejdźmy do samej gry. Spędzimy w niej chwileczkę, naprawdę dosłownie parę minutek i zobaczmy, jak wygląda nowy content na żywo. Oczywiście jedna z pierwszych rzeczy, jakie sprawdziłem, to czy możemy podnieść nasz level. Niestety okazało się, że nie. No ale dostaliśmy zmienione menu podnoszenia itemków z podnoszenia lootu. Dostaliśmy też nowych przeciwników, którzy no prawie mi skopali dupsko na dzień dobry, ponieważ skille mam wciąż przestawione na górnicze, że tak powiem, nie na wojownika. Także spotkanie z nimi okazało się dość bolesne. W ogóle no Menda ma taki zasięg tą kosą, że jest to bolesne. Jak widzicie, pojawiły się też nowe skille, nowe przedmioty, które możemy wytwarzać, nowe receptury, nowe czary są, nowe strzały, no bardzo dużo rzeczy do budowy, do upiększania domu. Kilka nowych surowców też znalazłem. Dodatkowe minionki. Już nie tylko jest duszek, ale jest coś, co nazwałbym magiem kości. Ze złych rzeczy to jest niepotwierdzone, ale odniosłem wrażenie, że troszeczkę znerfili lotnie. Bym musiał to dokładnie sprawdzić, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko ta najlepsza lotnia, którą zdobyliśmy, ciut gorzej lata. Z dobrych wieści w końcu odblokowano głuche grobowce. Hollow Halls. Zdecydowanie angielska nazwa mi się tu znacznie bardziej podoba. I powiem wam, że naprawdę walki tu są dość wymagające. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj przeciwnicy mają raptem 10 level, a całkiem przyzwoity łomot mi spuszczali, więc muszę przyznać, że tak jak na jednego gracza może być problem, żeby przejść na 20. Już nie wspomnę w ogóle o 30 levelu, podejrzewam, że będzie to praktycznie niewykonalne. Co dobre jest, w głuchych grobowcach możemy znaleźć kolejnego towarzysza. Kolejnego, właśnie, zawsze zapomnę ich nazwy, rzemieślnika. U niego właśnie będziemy mogli wytwarzać kamienne, kościane oczywiście, czary, czy też przedmioty. No i co, słuchajcie, pograłem kilkanaście minutek, sprawdziłem głuche grobowce, tak, czy Hollow Halls, angielska nazwa tutaj zdecydowanie bardziej mi pasuje. Zdobyliśmy kolejnego towarzysza naszej podróży, u którego możemy kościane rzeczy wytwarzać. Until your blood is frozen.
taki trochę spooky jest, nie? Ja z pewnością świat jeszcze troszeczkę pozwiedzam, zobaczę, z czym tutaj się je. Być może znajdę coś jeszcze nowego. Chociaż wydaje mi się, że sama mapa raczej się nie zmieniła, raczej tutaj nowych biomów nie dodano, no ale mamy sporo tych opustoszałych hal, mamy dodatkowe zadania, więc ja wracam do Enshrouded. A wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.